Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę otwierał tu jest GoPro. Dobra. Spróbuję to otworzyć. Aha. Muszę osmo skierować. Tu w dół? Trochę to wyostrzyć. Pięknie. I spróbujmy to otworzyć. Unboxing GoPro. Dobra. Po tytule każdy wie, czego unboxing, ale i test. Może test nie dzisiaj, ale... A może? Nie wiem. Ciężko jest to otworzyć, cholera. Osmo mi tu buczy. Dobra. Jeszcze jedno. Skoro każdy po tytule widzi, no to po co mam mówić? No to dobra, powiem. Unboxing GoPro 4 Silver. Nie black, tylko silver. Silver ma ekranik, przez to je kupiłem. Bo GoPro 4 black chyba nie miała. Dobra, otwórzmy to wreszcie. Cholerne. Już poniedziałek, a takie paczuszki. Czy nie wiem, kiedy wy to oglądacie, ale ja to kręcę teraz w poniedziałek. Dobra. Dalej. Dobra. Tak. Ja to już otwieram. O. Tak. Cholera. Postanowiłem. Robię cięcie, zaraz się widzimy. A, bo dobra. Jest. Tu są, nie wiem w zasadzie co tu jest, coś tu jest na pewno. What the heck? To jest z krzesła frynzle, a samo opakowanie jest tutaj. Jest GoPro. Dobra. O, tu coś jest. I wyciągnijmy GoPro. A to wywalmy już. Także. Już. Jest opakowanie. Które nie jest ostre, bo znając Osmo Pro. Dobra. Także. Dobra, tu już nożyczki nie są potrzebne. Jest. Dobra, tu są takie rameczki i takie rzeczy. Tutaj jest jakieś akcesoria, bo do końca nie wiem, gdzie jest kamerka. Ale to ktoś się zapakował cholernie. No i w sumie bardzo dobrze, że tak zapakował. Jest kamerka. Jest ci ta kamerka. Jest ci ona.
Dobra, jest kamerka. Jest i bateria. Dobra, także tu są takie rzeczy. To jest, znaczy, się nakłada na GoPro. To jest do mikrofona. Tu można podpiąć GoPro. Wtedy, znaczy, mikrofon. Do GoPro 4 Silver. Ach, śrubki jakieś tu. Dobra, także nie ma karty microSD, jest rama. I teraz takie uchwyciki. To jest bardzo duży zestaw tak w ogóle. Dobra, tu są instrukcje, to się później przeczyta. To jest GoPro. Tak naprawdę to ono nie powinno tak, tylko ono ma taki filterek. I tak się... W taki sposób. I teraz... Ups. I to jest taka osłonka na obiektyw, coś takiego. Samo GoPro 4 porównam z 7 później. Takie tamce. Uchwyciki, takie rzeczy, a tu będą najprawdopodobniej akcesoria, czyli ramki i takie rzeczy. Hub na dwie baterie, przepraszam. Osłoneczek, także tutaj są kable do ładowania. Aha, i tak w ogóle GoPro jak ładujecie, to jest mini USB, takie coś. Nie tak jak w GoPro 7. Tu są dwie baterie od nie GoPro, ale to nic. Ta powinna być od GoPro. Tak, ta jest od tam coś tam. No, także tak ono wygląda z tym filtrem. Tak bez filtra. Dobra. Dobrze, tu jest ładowanie. Tu są drzwiczki takie do dotykowego ekranu. Tu są puste. I tutaj będą pełne chyba drzwiczki. Takie. Teraz możecie sobie wsadzić. Ono tu nie wejdzie z tym filtrem, więc byście musieli go zdjąć. I tak ono wchodzi. Jest. I macie GoPro. I to ciekawi, bo to chyba jedna rzecz. Ale to się łatwo otwiera. Łatwiej niż w GoPro 7. Naprawdę łatwiej, ale coś mi to nie gra. Aha, to jest takie zabezpieczenie. Teraz to jeszcze instrukcje są. Czekajcie, czy tu nic więcej nie ma? Chyba nie. Tu pusto, tu pusto i tu pusto. O, i GoPro 4 Silver. To się wkłada. Później muszę to... Nie umiem tego włożyć. Przyznaję się, nie umiem. GoPro. No, także spróbujemy zrobić test. Wiedziałem. To jest teraz tutaj. Teraz GoPro wygląda normalnie, ponieważ to zaklinowało się w tym... I wyglądało to trochę dziwnie, ale już to. Dobra, może te filtry wykorzystam. To jest taka osłonka na obiektyw, coś takiego. Tego nie umiem wsadzić, a GoPro wygląda w taki sposób.
od dołu. Trochę porysowane, ale no nie dziwię się, on jest używany. A tak to jest wszystko ok. No, także... No, także GoPro tak wygląda. Dobra, to na razie wyłączam nagrywanie i wszystko tutaj muszę zobaczyć. Także... Elo. Mówi GoPro. Hero 4. Czemu po angielsku? O kurde. Także? Sorry, ale osmo mi się wyłączyło. Przewróciło. Jest. Pięknie. No. Także zacznijmy nagrywać. Także nagrywamy. Teścio. Idziemy na dwór coś nagrać. Na dworze trochę niezbyt sprzyjające warunki do testów, bo ponieważ są chmurki, no trochę jest kiepsko, ale łatuś, mokro, tak, i jest pięknie, znaczy nie jest pięknie, bo jest chmury i nie mogę wyjść, znaczy je wyszłam, ale dobra. Stanę na krzesło, bo ono nie jest mokre. I tak sobie GoPro radzi. Tu wszystko. Zobaczmy, jak szybko sobie radzi ze zmianą ekspozycji. No. Tak to wygląda. Nagrywam się teraz z GoPro. No. Także... Na tym odcinku może być porównanie. Przyczepię do drona jakby coś. Ta kamerka jest też po to do drona, żeby ją przyczepić. Dobra, ale musimy już iść, więc ja muszę zejść. Dobra, także spróbujmy. Podłączymy ten mikrofon i się z wami żegnam. To tyle w tym odcinku i koniec. Ale ty jesteś słodziak, no powiedz, pa pa.